Czas Bożego Narodzenia, grudzień, to myślę, że najpiękniejszy miesiąc w całym roku. Myślę, że każdy z nas czeka na okres świąt, na Wigilię, na czas spotkań z najbliższymi, na wieczerzę, którą realizujemy w naszych domach na Śląsku Cieszyńskim od pokoleń. To zawsze łączy, nigdy nie dzieli, ale daje również refleksję, co udało nam się uczynić w minionym roku. Jest to czas podsumowań, czas weryfikacji i czas radości. Ale również przychodzi nowy rok, przychodzi nowa nadzieja, nowe realizacje, nowe plany i wiara w to, że wszystko to, co myślimy, planujemy, będziemy realizować. I z jednej strony dziękuję Państwu za kolejny rok pracy, współpracy, realizacji wszystkich zadań, które wzbogacają nasz region. A z drugiej strony życzę Państwu, aby wszystkie te plany, marzenia, nasze wszystkie troski, które z jednej strony w danym roku się kończą, ale nowe przychodzą z nowym rokiem, aby były radosne, aby towarzyszyło Państwu zdrowie i abyście Państwo mogli pracować dla zadowolenia własnego i całego regionu, aby wszystkie te problemy, które czasem występują, zostały w starym roku, a wszystkie te dobre chwile przeszły na nowy rok. Wiele radości, wiele szczęścia, wiele dobrych ludzi, wiele dobrych pomysłów i realizacji wszystkiego to, co się w Państwa sercach rodzi, aby było radością dla wszystkich, którzy będą z Państwem obcować i abyście mieli tylko dobrych ludzi wokół siebie. Niech się Wam szczęści i darzy w tym nowym 2020 roku. Wszystkiego dobrego.